Mamy okres świąteczny. Z tej okazji chciałem skorzystać. Podzielić się z Wami swoimi refleksjami użytkowania kotła przez okres 1,5 roku od mojego zakupu. A więc tak jak widzicie, jest 57,2 na piecu. Temperaturę zadaną mam 56. W czuwaniu 30-40 minut. Praca 5-7 minut. Spalanie 10-12 kilo na dole. Dom 100 metrów, no to 110. Na grzejnikach termostaty, pompka na pierwszym biegu. Co tam jeszcze? Czopuch. O. Przymknięty. 90%. Powiem tak. Od 1,5 roku mi to funkcjonuje. Komin się nie zakapca. Piec utrzymuje dużą temperaturę. Temperatura spalin wynosi 150-170 stopni. Nie ma większej różnicy. Co chodzi o opał? Trochę się nadziałem. W okresie wiosenno-letnim kupiłem z pobliskiego składu ekogroszek, który miał w 40% więcej miało jak tego ekogroszku. Granulacja wynosiła 2-2,5 ekogroszku, z tego co producent zapewniał. Ale po otworzeniu worków okazało się, że jest więcej miało jak tego ekogroszku. No i konsekwencją tego było zataganie się retorty. Terapole ekogroszkiem z pobliskiego składu. Płukany, proszę zobaczcie sobie. 26, 7 megajouli. Tu tak mam pootwierane. Tydzień zawsze stoi, trochę przeschnie, ale używam tylko suchego opału. Co do moich ustawień, trochę je zmieniłem od ostatniego czasu. Pokażę. A więc tak. O, żeby było lepiej widać. Temperatura podajnika 36 stopni. Temperatura zadana 56. Korekcja nocna minus 3 stopnie. Korekcja ekonomiczna minus 3 stopnie. Temperatura złączenia pompy CO to wiadomo, pompa się włączy przy 40 stopniach. Temperatura CW to nie mam. Czas podawania to jest 10 sekund. Czas między podawaniem 1 minuta 19 sekund. Krotność podawania dwójka. Miałem trójkę, ale kopczyk mi nie rósł. Zapadał się. Teraz daję dwójkę. Zimą daję dwójkę, latem daję czwórkę. Latem mam spalanie 1 worek na tydzień. Czas przedmuchu 25 sekund. Czas pomiędzy przedmuchem 10 minut. Obroty dmuchowe 25. To jest ważne. Miałem 30, trochę robiło z pieków, kalafiorów. Teraz jest ok. Robi trochę, ale wszystko się rozpada. Obroty w stanie nadzoru 35. 10 więcej dałem, bo to lepiej przedmuch i lepiej się pali. I to są takie moje ustawienia. Przez ten okres czasu 1,5 roku retorty nie uszczelniałem, bo nie trzeba. Dmucha dobrze. Najważniejsze, żeby czyścić pod retortą wyczystkę z tego popiołu, co tam się nalezi przez te otwory przedmuchowe. Piecu, proszę zobaczcie, nie poświecę latarką, bo nie mam akurat, ale był. Sam pełen. Się akurat parowiec włączył. 60 przy 60, 56,9 stopni. To jest przedmuch taki szybki. Pompa na jedynce. Oj tam.
Za tydzień może nagram filmik, jak to się tam. No jeszcze wam pokażę. Przedmuchu tu się. A, przedmuchuje. To jest tak. No to na razie.